wszystkim! Znowu Pan 7, dalszy ciąg Mighty Morphin Power Rangers. Dzisiaj sobie gramy w rundę czwartą, a ta runda będzie rundą czarnego wojownika, Zaka. Tak, kiedy jeszcze czarny wojownik mógł być czarny. Złoty, nie ma czasu flirtować ze Skorpiną. Musimy zakończyć Power Rangersów w naszej latającej fortecy. Okej, Zordon. Został już tylko jeden oficer, ale słyszałem, że ma uzbrojone ciało. Bądź ostrożny, Zark. Nadszedł czas pokazać naszą prawdziwą siłę. Przygotuj się, Złoty. Tak, w tej rundzie zajmiemy się sławnym, czy raczej niesławnym Złotym. Tak, i mam nadzieję, że doceniacie to, że można cokolwiek zrozumieć. Kiedy ja za młodu grałem w tą grę, była po japońsku i ni w ząb nie rozumiałem cokolwiek, co jest napisane. Okej, dobra. Zauważyliście, włączyłem sobie ten filtr w emulatorze. Więc jeżeli kogoś to obraża, to niech się obraża. Ja całkiem lubię takie filtry. Nie jestem jakimś klasycznym purystą, że dla mnie wszystko musi, że dla mnie piksele muszą być widoczne, żeby gra była wesoła. Okej, dobra. Idziemy. Latająca forteca. Tak, więc pełno jest tutaj bezdennych przepaści, których można łatwo się wspierdzielić. Więc trzeba troszkę uważać. Ale poza tym poziom nie jest zbyt trudny. Okej, idziemy dalej. Już mamy prawie połowę monet, więc to oznacza prawie połowę poziomu. Tak. Poziomy tutaj nie są zbyt trudne. Okej. Nie bierz złotego na ślepo. Uwierz w mocę legendarnego toporu mocy i użyj go, żeby go pokonać. Bla bla bla. Okej, mamy topór mocy. Z jakiejś przyczyny topór mocy oraz miecz mocy dostają dosyć szybkiego rozpędu, kiedy się kłócnie. Tak, z mieczem mocy jest dokładnie taka sytuacja, więc Mugox pewnie to pokaże. Okej, dobra, skoczymy dalej. Hop, hop. Tak, czasami te platformy potrafią również się zawiesić, tak jak w przypadku ruszowej wojowniczki. Kiedy platforma już jest w ruchu, można to zablokować skok postaci i wtedy spierdzielimy się do przepaści. Okej, dobra, ostatnia moneta mocy. I co my tu mamy? Mastodont. Waga 108 ton. Moc zamieć, czy moc Blizzard. Co jest bardzo ciekawe, bo w jednym z pytań z quizów pisze, czy jest raczej napisane, że mastodont wydobywa powietrze o temperaturze czy tam 200, czyli 500 stopni Celsjusza, więc nie wiem, co to jest za zamieć. Ale dobra, nieważne. Okej, dobra, nie ten przycisk, więc troszkę będę miał odjętego hub. Ale dobra, idziemy do bossa i tutaj jest nasz ulubiony złoty. Trzeba trochę uważać, ma dwa ataki. Ma atak mieczem oraz tupnięcie. Ale bez problemu można go pokonać. Tylko trzeba troszkę podskakiwać po każdym jego ataku i większych problemów nie sprawia. Power Blaster! Moc 5 w jednym! Ognia! Okej, to by było tyle, jeżeli chodzi o tego. Jestem zaskoczona, że dotarliście tak daleko, Rangersi, ale to kończy się tutaj. Przybądźcie do mojego pałacu i coś tam nie widzę tekstu na dole. Nie, żeby to miało jakieś znaczenie. Okej, runda zakończona, Rangersi. Czas na minigrę. Okej, kolejne pytanie z quizu. Jesteście gotowi? Tak, z jakiego starożytnego... gatunku wyewoluowali Rangersi, tak. Rangersi wyewoluowali z dinozaurów. Dobrze wiedzieć. Okej, dobra. To było tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o Rangersów. Ostatni poziom należy do Takumiego, więc póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!